1981 roku, stan wojenny w grudniu 13, dokładnie pamiętam. Zastał on nas w różnych sytuacjach. O moich szczególnych to nie będę mówił, po prostu jako człowiek, uczestnik tego stanu wojennego, ale z przeciwnej strony barykady, który również odcierpiał na tym terenie i w ogóle w całym województwie elbląskim. I składamy hołd tym czterem żołnierzom, którzy zginęli, jadąc na zabezpieczenie z decyzją wrony Trójmiasta. Jeden z tych czołgów wpadł do Linawy, rzeki Linawy, i nie wolno było nawet tu dojść. Miałem okazję tutaj być, ale nie w tym czasie, kiedy ten czołg był wydobywany. Nikogo nie wpuszczano. On był przewrócony do góry gąsienicami i przy otwartym włazie utopili się tam ci żołnierze. Co roku czcimy tą datę, smutną datę. Co roku, z rodzinami. Dziś akurat ich nie ma. Te rodziny się rozprzestrzeniły po całym kraju i przykro tu nawet wspominać o tym stanie wojennym, ale pamiętać musimy. Ta historia oceni, jakie on był, czy korzystne, czy niekorzystne. Różne są interpretacje tego. Ja tu serdecznie cieszę się, że pan starosta z nami jest z powiatu nowodorskiego, pan Stanisław, członek zarządu. Nasza tutaj wizyta jak co roku i życzeniem naszym, i oby tak więcej nie było, żeby nasi żołnierze angażowani byli w konflikt ze swoim własnym społeczeństwem.